Dobrze, teraz ja zaczynam. W takim razie ja jestem CDSG, ze mną jest Esu. Cześć wszystkim. Witam i was bardzo serdecznie ponownie w grze Borderlands 2. Jesteśmy w lokacji, która nazywa się... Opportunity. Faktycznie, Opportunity. I jesteśmy coraz bliżej Handsome Jacka. Mamy tutaj jakiegoś dziwnego questa. Mamy 4 dziwne małe questy. Jeden taki normalny, fabularny, który zrobimy najpierw. Ja zaznaczyłem Written by the Victor, który jest questem zebranym z tutaj tablicy tej rozdzielczej. W sensie miejskiej ogłoszeń. Dobra, spoko, możemy go zrobić. No, to biegniemy. Learn Vault History, get a clear understanding. What? W poprzednim odcisku naciskałem taki przycisk, tam coś się wtedy pojawiło i wydaje mi się, że dlatego mam rozliczone 1 na 5. Tak, to, pewnie tak. To są te informacje, bo tak, inaczej. Tak, historia pokazuje. Też coś wcisnąłem wtedy. Ale nie chcę się tego słuchać. Widzę, że wcisnąłeś jedno, a ja wcisnąłem drugie. Teraz idą 2 gadki. Tak. Chcę na to, żeby wcisnąć wszystko po kolei, żeby szło 6 gadek. Esu, a wtedy na pewno wszystko usłyszymy. Get a clear understanding. To też jest ważna część zadania. Teraz każda gada. Ostateczna. Hyperion SMG. What the fuck? Aha. Wciśnij się. Mam na tym poskakać? To mogło być ciekawe, a ty tu kurde poklikałeś. O! Jack Land and the Legendary Vault is haunted. Wszystko poklikałem. Co tam? Czekaj, kurde, mi leci i słyszę coś innego. No ja... mi tak z 5 ścieżek audio teraz leci. Wiesz co, naprawdę, co jak mi się ta gra podoba, tak ma tyle aspektów zjebanych niesamowicie. Na przykład? Na przykład właśnie nakładające się dialogi. No bo to moja wina, ja wszystko poklikałem. Tak, ale kurde, mogli to przewidzieć, przecież często grają osoby, które nie mają ze sobą kontaktu głosowego. No racja. Może chcieli zjechać takie osoby właśnie. A jak ty podbiegłeś, to zadziałało, ty to weź, ty to jesteś w ogóle. No już mamy wszystko. Magik. Hall of History. Dziwne zadanie. Jack Zabu. Tak, chodź. Jack McClona. Nie, czekaj, bo to jest chyba główne zadanie. Tak, to zróbmy to na koniec. Dobrze, no to zmień na zadanie, które chcesz teraz. O, masz. Okej, tu mam coś bliziutko. Place Lures. O właśnie, teraz nam się pojawił koło minimapy przycisk ikonka REC, która oznacza nagrywanie oczywiście. I zastanawialiśmy się bardzo, co to może oznaczać. Jak tu wejść? Od dołu. A. Ja cię tutaj popilnuję. The Moonshot. O, więc tak to się to nazywa. The Moonshot? Ta stacja, co my Whitleyem ją ochrzciliśmy? Nie, Moonshot to jest ten strzał z księżyca. Moonshot! Co on do nas strzelał? Baby Moonshot! A weź spadnij, o, już jestem. Dobra. Weź spadnij. I ciśniemy na górę, tak? No. Orbital Beacon? Matko, to jest kolejne zadanie, w którym się jakieś nadajniki rozstawia. No jesteśmy niby na terytorium wroga, więc nie powinno nas to specjalnie dziwić. Okej, mamy kolejny. Co to jest? A. Beacon. I kolejny? Kolejnych przeciwników również. Klik. Esu może... na pewno? No, no chodźmy. Esu, ufam tobie. Nice, to ja biegnę do... Orbital Beacona. Co to jest? Open. Co to? Czy to ty krzyknąłeś? Ja krzyczę, bo mi coś leje. Chyba te latające się... Jak to brzmiało? Tu coś zniszczyłem. Dobra, Esu, ja biegnę do ciebie, bo ja tu sam nie chcę zostać. Tak, tak, chodź. Ja się boję troszeczkę. Chodź, zaufaj. Dobra, zabite. Zaufaj i chodź. Esu! Chodź za mną, dziecię moje. Esu! Śpiewaj z Kamilem. I cały czas leżą te statuły. No i będą o, leżeć, to będzie dobrze. Fajne, to będzie fajne, coś tak czuję. Jaka snajpera, ja to biorę! Co tam 601. Masz i skąd w ogóle ci wypadło? Co ty tam zabiłeś? Nigdy się nie dowiesz. You'll never know, chyba że obejrzę twój materiał, tak? Wytnę ten moment.
A ja tam się boję na przykład iść. O, miałem kiedyś taką snajpera. Co to jest? A, tu się beacon mamy postawić, tak? Tak. Tam trzeci nie, to tam jest jedci. Stawaj, pokaż jak stawiasz. Wow! No? Await crane destruction. Czy teraz coś się dziwnego stanie? Nie wierzę. Czekaj. Z której strony? O, coś się popsuło. Ej, może księżyc rozpierdolimy. Wow! Dlaczego? To zajebiste. Co to leci? Ja za tym. Ale fajnie. Ej, zginąłem. Su. A pierdolę, zawsze, nie? Zawsze jest to samo. Dobra, mamy... Ale było fajnie z tym dźwigiem spadać. Kochałem ten dźwig. 5300 bije właśnie rekord w płaceniu za odrodzenie. A ile masz kasy w ogóle? Dużo. Czekaj. No ile? 70 tysiaków. I gdzie my mamy iść? Chyba tak mniej niż dole, tych widzów. Tak? O, Home movies? Serio? Chodź na dół, to tutaj będzie. Oh fuck, chodź. Dobra. Cóż to jest? Białe pistolety mam teraz. O! Jakie bolki w ogóle? Hyperion Sniper, którzy strzelają z 3 metrów jak ja. Okej, lecimy. Now to broadcast the fruits of your hard work. Co się teraz stanie? Upload footage. Ciekawe. Wrzucamy na YouTube'a. Tak, ten odcinek. To jest maszyna za Gramera przed nami. Your work's done. Doubt anyone will be in a hurry to move here now. Spójrzcie, jest lodówka. Dzień dobry. Jest pokazany materiał, pewnie jak będą upadać statuły czy coś. Chodź, popatrzymy. Ej, mają ten, trzy monitory, prawie jak ty. Oj. Zajebiście. Dobra, daliśmy radę. Tu była wielka skrzynia, ty mi nie powiedziałeś. No powiedziałem. Nie. Powiedziałem wielka lodówka przy suficie, czy coś takiego. Brzmiało jak jakieś hasło, nie wiem. Tak, moje zawołanie. Chodźmy teraz do... fajkę, mama idzie. Idziemy do Foremana. Dobra. Kim ty jesteś? Elwu Loader. Spoko, mam wreszcie fajną snajperę. Przyjemnie co się to jest? Strzela. Jakie to jest wielkie? Nie chcemy. Ale strzela pojedynczo. Wow! Co? Strzeliłem temu. Warloaderowi w ramię odpadło. I się no nie, to... nie. W zasadzie nie wiem, czemu się zdziwiłem przecież. Oni się no tak właśnie, cały czas odpada. Dobra. Kill Foreman. I to jest nasze zadanie poboczne, tak? Freeman, tak. Foreman. Gordon Freeman. Mariusz Foreman. Kto to? Słyszę coś. The zaraz pits. Coś będzie nas biegło. The pits. Dawaj paczko. Mówiłem, że idą. Mówiłem, że przyjdą. Idźcie stąd. Macie wieżyczkę, cwaniaki. O kurwa, jakich rozpierzło. No wieżyczka to jest wieżyczka, panie. Czy byś się na mnie spodziewałeś? Nope, to był mój granat. Masz ramię. Nie masz ramię. Kim jest ten dziwny człowiek? A to Foreman jest! No a co myślałeś? Chodź tu, on tu jest Foreman. Foreman Jasper. On w głowę po nim uwalił, nie? Nie wiem, ja będę w niego walił z... Słuchaj... z bazuki. Okej. Dawaj, wal mu w głowę. W sensie w taki... wystające coś, wiesz? Jakkolwiek no, to zabrzmi. Taki helmik śmieszny. Kurde, akurat muszę przeładowywać jakoś nie ruszam. W ogóle nie? Zajebisty koleś, on strzela z głowy granatami. Czekaj, ja mu po prostu przyjebę z tym mojego tego i po nim. O, ty jesteś szybki. A pick up from a supply key, okej. Dobra. Jeszcze coś tam na górze lata. Moxie z nami flirtuje, mówi, że każdy klucz pasuje do jakiejś dziurki. Bada z shield surowców. Właśnie, kurde, widzę. Po co? Nawalaj, póki stoi. O, padł. Zajebiście. Z bazuki strzeliłem. Zajebiście. Coś pięknego. A co jest na dole? Co to jest? Co to jest?
czekaj. O, ja zaraz padnę w ogóle. Ja też. Co się dzieje? Jak to się dzieje? Teraz spadam. I leżę. Tu rzucam wieżyczkę. Ach, cholera. Ja na dole. O, padłem. O dziwo. Zaraz się podniosę, tylko... O, ty jesteś na dole. Zaraz próbuję go trafić. Dobra, udało się. A to twoja wieżyczka tak napieprza. Tak, dziwnie. Tak, tak. Ona nas ratuje. Okej, okay, unlock formans shed. Czyżbyśmy mieli stąd w ogóle wyjść? Nie. Idziemy do jego shopy, tak? Shed to shopa. Żopa. Zobaczmy. Żopy? Tak, może to nie jest dupa przypadkiem? Tak. To musimy tam iść? Tak. A mogę zostać, poczekać na ciebie? Jasne. Super. Będę zdawał ci relacje na live. O, tu w ogóle jest duży pan. Duży loader. Bo to warloader. Gdzie to jest i dlaczego to jest na górze, a nie na dole? Teraz pokrąg, ja pierdolę, komisze mi uciekł z pod palca. Już, dobrze, już. A, i uciekł. No. O nie. Nie zabijaj go, dzięki. Spoko. Zabijasz? Tak, na dole są. A o czym ty mówisz? Bo chyba o czymś innym w ogóle mówimy. Dobra, no tutaj był koleś, który mnie rozwalił i musiałem mieć go na minimalnym życiu. Musiałem, że do niego strzelasz. Nie, dude, ja jestem daleko stamtąd. Właśnie się biegłem. A, okej. Okay. Ale zobacz, ile tu ich obok nie jest. Fajnie, jakbyś pomógł. Już rzuciłem ci wieżyczkę, tylko nie wiem, gdzie ona spadnie, bo nie wiem w ogóle, gdzie są ci kolesie. Dobra, no powinni zrzuć. Już, wieżyczka w zjebanym miejscu. Jeden expo się dostaje za tych kombatów. Smutne. Tu jest bull loader. Ale pierdol. Coś tam widzę. Nie idź stąd, du. Wiesz co, pomóż mi. Biegnę właśnie, musisz. Widzę. Musisz. Cofaj. Cofaj. Dobrze, żyjesz. Bosko się czuję. A my szukamy, gdzie są cwaniaki. Ja ich nie widzę, jak ja nie lubię, jak jest dużo poziomów, bo ta mapa, kurczę, też niezbyt wyraźnie pokazuje. O, tu jest cwaniaczek. Dobra. Tutaj widzę, jest ten bull loader. To powinien być jeszcze nadzieja loader. Już po wszystkim. Okej. I mamy pójść gdzie? Tu na dół? Nie, na górę. Ja na dole byłem, tam nie ma. Na pewno? Bo tu jeszcze się zachodzi. Ja już jestem przy tym. Aha, dobra. Czekam na ciebie. No około. Już biegnę. Tak, na pewno tędy. Na którym? Będę obserwował twoje zmagania w tym labiryncie. Tutaj, już jestem na dobrej trasie. Barierki. Już, co jest na twoim poziomie teraz i... O, Shield Survival. Już jestem. To tutaj, zobaczmy, co będzie w środku. Uwaga. Jak ktoś to celuj. Potwór? Kurde, prawie mi się na głowie otworzyło. Jest spoko. Czyli są eksplozywy, tak? Tak. Balloon tits. Wow, przyleciał kolega duszy. Dlaczego mnie tak wystraszyli? Rzucam grat. Ooooo, Ghostruptor. Szukam sobie amunicji. Ale pięknie ich rozkurwiamy po prostu. Dobra. Wow. Pamiętasz, jakie mieliśmy problemy z tymi konstruktorami na początku? Tak. Ale wiesz, nie, mam teraz tą wrzutnię z koroziwem, tak? No to ciężko, żeby były problemy. Bo jest niesamowicie dobra na nie. Jak na robociaki. Okej, ja biegnę sobie, słuchaj, dalej. Bo to trzeba naokoło tutaj powiedz, żeby planować eksplozywsy. Strzelasz tam do nich? No, nawalam. Meryk. Pięknie się ich zdejmuje. No shit, naprawdę tutaj? Jak mam to zrobić? Jeszcze nie mam pojęcia, słuchaj. Lecą tam. Mam na ciebie poczekać? Nie wiem, bo się zastanawiam, chyba ich pokliruję tutaj, bo to nie ma sensu, żeby nas ganiali.
explosive sugar. They're gonna make a big boom. Okej, okay, uciekaj. Nie umiem uciec. Fuck! Gdzie jest drabina? O kurwa, zginę! To ja tu sobie poczekam w takim razie. O, wybuchło. W ostatniej chwili mi się udało. Jack that angry since I kicked his plastic surgery ass to the curb. Come on back, sugar. Wait, what? Hot Rodder, żyj stąd, kuźwa. W ogóle potwór. Nie lecz go! Nie lecz go, ja nic nie... Dudes, w ogóle tam w razie czego... Cofaj troszeczkę, bo ja do ciebie nie dobiegnę, jak będzie trzeba. No już. Jak ty to mówisz? Wszystko jest spokojnie, wszystko pomalutku, wszystko na luzie. Ale patrz, jak fajnie woda tutaj kapie. Znaczy, cieknie. Mnie tam nie ma, także nie wiem. Ale ty widzisz to, spójrz na dół po prostu. Kurwa, nowi przylecieli. Czemu nie toniesz? A to ich zalewa, tak? Tak. Wow, to będziesz bardziej zalewać, czy nie? Nie wiem. Chyba nie. Ale do ciebie napieprzają. No. Coś tu z tyłu leci chyba. Nie, zdawało mi się. Ogólnie niszczy ich. Jest bez tragedii. Jeszcze jeden tam został, nie wiem gdzie. Okej, okay, to ja włączę jakieś inne zadanie, chciałem powiedzieć. I zostało nam ostatnie tutaj główne. The opportunity. Już tylko jedno zostało. Tak. I trzeba zabić sobowtóra Jacka. Nie wiem ale po co. Mi się wydaje, że to będzie długa misja. Nie wiem, czy my to zdążymy zrobić. Dobra, ewentualnie się przedłuża o 5 minut odcinek, jak to zwykle. No okej. Dobra. Widzowie się tylko ucieszą. Czekaj, muszę coś zobaczyć, bo ja mam dziwne wrażenie, że nie. Punkty mam rozdane, ale mam dużo pewnie tokenów do rozdania. No dokładnie, to też sobie rozdam od razu wesoło. Gun damage... No, tylko jeden. Dlaczego ja? Jeszcze źle wcisnąłem. Skill pointów 0, mam połowę 26 level, ty pewnie też. No. Dobra. O nie. Nawalają cię tam, widzę. Tak. Wesoło widzę. Pięknie. Ale ta koroza ich pięknie niszczy. No, prześlicznie. Well, fuck you too, inżynierze. Okej. I czy mamy się teraz do środka dostać? Bo ja czegoś nie rozumiem. A nie, od drugiej strony. Czy mamy przyjść tędy? Nie wiem. Od drugiej strony. Dobra. Bo na mapce jest takie jakby podejście. To biegniemy. Czemu nie ma to żadnego sklepu? Akurat jakby mi się przydał. Przydałby się, nie? Też bym chciał sobie ammo kupić. O, tutaj będzie ładna walka, coś czuję. Sporo ich tu jest. Na dół schodziłeś, czy gdzie? Nie, no jestem tutaj, wiesz? Tutaj jestem po prostu. Przytomnę. Wow. Okej. Na dole tutaj napieprzają. Snajperka bez odrzutu. Jack Buddy Double, jest. Cześć, ja nie widzę. Biegnie od bramy. Za fontanną jest. W garniturku. Garniturku? Fuck, chcę go zobaczyć. No, stań tutaj, gdzie ja jestem. Rozwal na razie to, co jest za nami. Okej, okay, ale gdzie... Ty okay, wiesz co, bo ja leżę, jak coś... A, właśnie, póki szansa. Okay, spróbuję zaraz tutaj zniszczyć typa. Okej. Okay. No i jestem na dole. Chciałem wieżyczkę. Ale ich tu jest kuźwa tak dużo. Wieżyczkę im szybko zdejmij, bo to są słabiaki. Zombiaki? Słabiaki. Słabiaki. On granatami chyba rzuca, po prostu ty byłeś. No, ja rzuciłem granatami. Okej. Okay. Bardzo dobre granaty są te moje. Lubię je. Dobrze. Okej, ja ich styłuję tutaj. Okej, zniszczeni i do tyłu. O, faktycznie tu mnie jadą. Wow, co to? Wow, skąd? Zabierz go? Nie. Czekaj. Coś tu... O, jest faktycznie. Jest Jack. Okej. Handsome Jack. Twardy jest. Jakbyś wpadł, to było spoko. O. Czy on jest? Zjebałem mu tarczę. O. I pół życia. Jaki kuźwa w ogóle potwór. I ja mam do ciebie? Chodź, musisz. Dobra. Ja tu pilnuję.
i wstawaj! Mogę mu spróbować pojechać tarczę. A ja mam... Kurde, mam tylko jeden w sumie. No nie, mam tylko jedną wyrzutnię. W sensie jeden pocisk na wyrzutni. Chodź, 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 idziemy na Jacka, olej tamtych cieniasów. Właśnie nie widzę tutaj nikogo. On spierdoli tam mega do tyłu, chodź. No. Gdzie? Do mnie biegnij. A, okej. Bo już tu się nowi spawnują. Fuck. Jest? Tak, kurde, to musiałem ukończyć. Chodź, 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 idziesz? No, jesteś. Tak, biegnę. Ja muszę czekać, się zrechargować tarczę. Gdzie ta ciota? Tu jest. Cholera, mam bardzo mało życia, jak coś to zaraz będę leżał. A mi się skoczyło do mojej najważniejszej. Dobra, padł. Od czego? Ja strzeliłem mu z pistoletu wybuchowego. Wow, super. O, nie wiem, czy jak komórka, ale chyba moja. Tak, moja. Sorry. Spoko. Dobra, ja muszę iść do sklepu, bo kurwa, będzie źle. Use info kiosk. Info kiosk. Demet! Ludzie, ogarnijcie SU, się. Ogar! Już. Zapomniałem, że mi przychodzą SMS-y, jak odrzucę połączenie. Spoko. Ech, dobra. Matko, moja pralka znowu fapie. Jest dużo dźwięków i cię generujesz. Wiem, przepraszam. Spoko. Że dźwięku ci generujesz. Dobra. Aha, to tu się robi. Dobra, naprawdę ja bardzo potrzebuję amunicji. Ja zbieram, także spoko. Bez paniki. Use info kiosk. O, no to próbki teraz pozbieramy, głosowe. Fajne. Kto sobie tego wykorzystał? Słyszałeś, co nam mówiła? To nie jest na mnie. Co? Co? Że jeśli pozbieramy próbki głosowe z całego miasta, to ona przerobi ten głos, tak że my będziemy mogli mówić tym głosem, czy coś takiego. A to oznacza, że będziemy mogli tam gdzieś wejść. Chodź, zrobimy to tak, że ty się rozdzielisz i pójdziesz. Dobra, na... Dobra, spoko. Właśnie biegnę w inną stronę, przy okazji zahaczę o sklep, bo jest, widzę po drodze prawie. Demek, tu wszędzie są potwory. Okej. Okay. Jezu. O Boże. Co to miało być? O, coś mi napierdalaj, tak grubo. Dobra, jest spoko. A, ty tam biegniesz. O, to też zahaczę o... O kiosk, Urban tak Explorer, powiem. Dostałem achievementa steamowego. Hey kids, did you know what your mommies and daddies gave up so your family could live an opportunity? Literally nothing. Okej, okay, wzięte, naładowane na fulla. 601. Remember, śmieci. Jeszcze jeden kiosk. Śmieci. Uuu, select enemies. Hop. To takie dźwięki wydaje, jak sprzedaje. Dobra. Cóż to ma być w ogóle ze śmieci? Dobra, zasuwam do tego kolejnego. To już nie, już zrobiłem. Aha, okej. Okay. Upload samples to Angel. Angela! Angela, gdzie jesteś? Tu? Gdzie? Tu, do kiosku. Nie. Tam lecą chłopaki do nas. Jak mamy się tu na dół dostać? Nie mamy. No. Chyba, że tędy. Aha. Racja. Tędy? Nie, tu się nic nie otwiera. No. Tutaj, za tymi drzwiami. Lol, faktycznie. The fuck? Jak to zrobić? Chyba, że... O, tędy pewnie. Tędy, chodź. O nie. No właśnie byłem tam. Może tutaj. Ale fail. Czekaj, ja tutaj nurkuję. Może znajdę jakieś przejście. Esu nurkuje. Nurek Esu. Nie mogę nic znaleźć. Muszę zastrzelić w drzwi, nie, to też nie ma sensu. Granaty, nie, szyby. Oj, chyba coś mam, Esu. Chodź do mnie. Boże, okej, okay, mam, jestem. Jak to zrobiłeś? Chodź tutaj, tu gdzie ja jestem. Jesteś pod spodem. Tak, chodź, idź. Tutaj, dokładnie. O matko. I tu da się wejść, patrz. O, już są chłopaki nawet. Chłopaki.
Okej. Dobrze. Clear. Clear. Otwieraj od razu ten. Chlop. Dzień dobry. Wow. Co? Wszystko zakosił. Jeszcze jak się zostawił? Nie wiem. Ale tam było mniej. All done. Now grab the voice modulator. No. Okej. Mamy modulator głosu. You will speak in Jack's voice until you reach the security door. Ja nie chcę. I will tell you the password to open it at the appropriate time. Czemu to taki seksowny głos? Testing. One, two. One, two. Ty właśnie gadasz. Now I have the voice of a douchebag. Voice of a douchebag. My voice changes. I cannot help it. Teraz ja gadam. I sound like a jerk. I sound like a jerk. I sound like a jerk. O Jezu, po stronie. Co tam się działo? Orgazm. Nie, on ją tam storturował. Ale to było takie fajne. Ale jeśli są ci kolesie w ogóle rzucają granat z sidewaysami, nie? Czym? Sidewaysami, bokiem. Tak? Widziałeś nigdy? Nie. Bez kitu. Ała. Skąd? Tu jest paniak. Ale się rozpieprzył. Dobra. Okej, w takim razie sprawdzę, co tam z dodankami. Tu leci duży kolega do nas. Konstruktor w sensie. Mat, kolejny. No. Dlaczego one tak mi zatrwają dupę? Ja sobie na przykład tutaj, zobacz, przeładowałem ładną broń. Fuck. Wiesz co? Jadą mnie strasznie. I trzy. I cztery. No, to jest naprawdę ładna broń. Mam dobre wieści. Mamy cztery zadania do oddania w Sanctuary. Super. Czyli aż cztery. Czyli lecimy do Sanctuarium, oddamy zadanie i się żegnamy, nie? Tak. I przy okazji zobaczę Customization. O, tak. I właśnie jeszcze za Iridium kupimy. Tylko, czy nie ma tutaj żadnego teleporta? Jest teleport. Jest. On jest przy moście chyba. Możesz aktywować już nawet. Ja tam nie potrzebuję nic. Uwielbiam fast travel w tej grze. No. I teraz tak. Hop. Gdzie to jest? Sanctuary. Hop. I hopamy. Może zdążę jeszcze skoczyć w dół. Z planszy. Nie zdążyłem. Tak? No. Zabiłeś się? Nie. Boże, zaraz pewnie safe ci się zjebie, wykasuje ci postać. Jestem pewien. Komputer się spali. No. No dobra, to w takim razie oddajemy cztery zadania. O, pamiętaj o tym kluczu tutaj, bo 26 level już mamy. Dobra, to u tego. Tamto zostaw, tamto na koniec, bo tamto jest fabularne. Rolanda? Tak, Roland zawsze jest fabularny. Okej, to w takim razie ja idę do skutera chyba, jeśli dobrze kojarzę. O, dostaliśmy kustomizację od Miniona, znaczy od Miniona, my jesteśmy Minionem, dostaliśmy kustomizację od Claptrapa. Faktycznie, mordę, no. A ja pójdę do Moxie. Moxie, you little bitch. To cały czas taka sama muzyka. Jezukiem na cycki ma. Dopiero teraz zauważyłem. Gay test. Monstrualny, tak? Zapraszam do sklepu z Iridium, jeśli byś coś chciał. Hitler. Co my tu mamy? Banku nie chcemy i tak nie używamy. SMGA. O, granady, może to nie jest zły pomysł. Granady, tak, to jest dobry pomysł. Granada! O, ale bazookę muszę w sumie. Przepraszam, wyrzutnie. I bank? Nie mogę. Pistolety. Cholera, 8 i 12. Muszę mieć 20 następnym razem, jak tutaj przyjdę. Żeby było wesoło. Tymczasem sprawdźmy, co tam z zadunkami. Zajebiście. Coś jeszcze mógłbym chcieć? Czy coś jeszcze mógłbym chcieć? Granaty. Okej, super. To ja idę do customization zobaczyć. Ja też co biegnę. Co się odblokowało fajnego. Blast Shield Head. O, jest nowa. O Boże, wyglądam jeszcze gorzej niż zawsze. Jeśli to jest w ogóle możliwe. Głowa. Ja nie mam nic nowego. Dlaczego? Aha, bo jej nie użyłem.
Sekunda. Tylko jak słodko. Dobra. I jeszcze raz. O, piękna. Czeko, wyglądam jak kiedyś. Co, zajebiście. Zawsze uwielbiam mieć tego. Irokeza w grach. Faktycznie. Jest mega. Jeszcze mam w ogóle ejecta wytatuowanego nad okiem. Iskin. No. Który to jest ten nowy? Ten. Special Forces, brzydki. O, zajebisty, mega mi się podoba. O, fajną skórkę. Podglądam cię w przebieralni. Patrz, wyglądam jak kierowca rajdowy, który wygląda jak krab. No, skitu, taki troszkę jeszcze Daft Punk jesteś przy okazji. No, w zasadzie tak. Choć jeszcze jedną rzecz oddamy tutaj. Tak, 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 Rolanda, oczywiście. I będziemy kończyć, bo styknęło nam 30 minut przed chwilką. I to jest chyba na górze. Nie, na dole? Nie, na górze. Nie, na górze, no co ty panikujesz? Ale tu jest jeszcze znak zapytania. This isn't a discussion. You're not patrz, going mamy jedno without u Lili period do oddania. Dostaniemy coś fajnego. This is it, everybody. Lilith, Mordecai, you're protecting the city. Rick will provide air support from Thousand Cuts, and I'll climb up to Control Core Angel from the cliff face. Any questions? Yeah, why ain't I going? I gotta pay Hyperion back for Bloodwing. And you will. Siemano. Now I need you protecting Sanctuary. Cześć, Mordecai. This is just another trap. Mordecai. You'll get your payback, Mordecai. Chodzę po waszym stole i mam w dupie to, co mówicie. As long as you say so, Roland. Depczę to. Vault Hunter. We have a shot at stealing the vault key and stopping Jack from waking the warrior. All you have to do is get past the force field that'll atomize you, destroy a bunch of bring enough firepower to let podnieś mnie. Podnieś mnie, nie chciałem. Jak się płaszczy na stole, nie dostaniesz moich pieniędzy. Czekaj. Tyłem do tego. No weź! Zabiję cię! Już, już, nie panikuj, panikaro. O Boże. Zsiusiałem się. Dobra, co, kończymy? Kończymy, kończymy, bo jeszcze chcemy dzisiaj jeden nagrać, żeby mieć co publikować na święta, jakichś tam zmarłych wszystkich świętych. Lepera. No, też tam ci. Dobrze, w takim razie powiedz kończymy na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już niedługo, już pewnie jutro w kolejnym odcinku, ale dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i cześć. Cześć, trzymajcie się. Hej.